Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Dziś zaprezentuję Wam model TrekFuel LX w specyfikacji 9.8. Jest to model potestowy, który trafił do nas z centrali pod koniec sezonu i w tej chwili właśnie dołączy do wyprzedaży modeli MTB. Model 9.8 jest to jeden z wyższych modeli Fueli. Pierwszy w katalogu jest Top Fuel. Jest to najlżejszy full, ma mniejszy skok od tego, tamten służy do ścigania się na ciężkich trasach cross country. Top Fuel LX jest to kolejny w kolekcji full o większym skoku, 120 mm. Część z Was pewnie w tym momencie pomyśli, 120 nie za dużo. Pamiętajcie tylko, że jest to 120 mm z kołami 29 cali. Także odpowiada to mniej więcej skokowi zawieszenia 140-150 mm w starych fullach 26 cali. W połączeniu, tak jak mówiłem, z kołem 29, oponami 2-3 dostajemy naprawdę pancerną maszynę do jazdy w terenie, która jednocześnie bez problemu jeszcze będzie podjeżdżać. Z takich ciekawszych cech tego modelu, cena katalogowa to jest prawie 22 tysiące złotych. W tej chwili dwie sztuki, które mamy potestowe, można kupić za 14 799 zł. Rama oczywiście full carbon, tylny wahacz górny karbonowy, dolny aluminiowy, zawieszenie oparte o tłumik Foxa, również z przodu za amortyzację odpowiada Fox, tłumik z regulacją ustawień od pełnej blokady przez taki nazwijmy to propedal do pełnego otwarcia i płynnej pracy. Napęd 2x10 zbudowany w oparciu o grupę Shimano XT. Jest to sprawdzona grupa, jednocześnie trochę tańsza niż XR, także przy eksploatacji w ciężkim terenie, kiedy mogą powstać pewne straty z przyczyn wkręcenia się np. patyczka w przerzutkę, te kary finansowe nie będą tak dotkliwe. A jednocześnie jest to grupa lekka, sztywna, zapewniająca bardzo dobrą transmisję napędu, świetne hamowanie, dlatego że hamulce mają już przeniesione regulacje z XTR-a. Tak samo manetki Rapid Fire działają fantastycznie. Oczywiście można je obsługiwać tylko kciukiem, można również Fire obsługiwać palcem wskazującym. Co jeszcze w tym modelu? Jak już mówiłem, z przodu mamy też Foxa, to na pewno bardzo dobrze. Ja osobiście jestem fanem zawieszeń tej marki. Legendy o drogości serwisu i utrzymania tych widelców pochodzą najczęściej od ludzi, którzy na nich nigdy nie jeździli. Dodatkowo w tym modelu mamy karbonową kierownicę, która jest lekka, sztywna i bardziej bezpieczna niż kierownice aluminiowe. W wyposażeniu fabrycznym Szczyca Command Post, czyli na kierownicy, możemy regulować sobie wysokość siodełka. Jest to wyjątkowo wygodne przy eksploatacji w ciężkim terenie, gdzie na zjazdy będziemy potrzebowali sobie to siodełko opuścić. Tak jak ukazałem, jest to obsługiwane z kierownicy hydrauliczną manetką RockShoxa. Tyle o tym modelu. Dzięki.